do wszystkich terapeutów, trenerów, coachów i mentorów. Filmik drugi na temat genialności człowieka. Kochani, badania naukowe, które są powszechnie znane, to wiemy, że rodzimy się jako geniusze. Jak idziemy do przedszkola, to 4% nie jest już geniuszami. Jak kończymy studia, to poniżej 4% pozostaje geniuszami. Co to znaczy? To znaczy, że my przez tę naukę, przez tą szkołę przestajemy być geniuszami. Nie, kochani, nie! To nie jest prawda. Odwrotnie. Przez te 20 lat nauki rozwija się u nas cenzor, krytyk, klawisz. Murator? Rozwija się w nas coś, co powoduje, że my nie jesteśmy gotowi przekroczyć granicy fantazji. Że my nie jesteśmy gotowi pójść krok dalej niż na to, pozwala nam nasz wewnętrzny krytyk. I dlatego, jak będziesz rozmawiać z klientem, pamiętaj, zawsze pamiętaj, że masz do czynienia z geniuszem. Tam w środku jest geniusz. Tylko że on siedzi w kaftanie bezpieczeństwa, zamurowany, zamknięty. I twoją rolą jest pomóc albo mu się wychylić, albo chociaż na chwilę dojść do głosu. Taka jest twoja rola. Zrób coś niezwykle prostego. Pozwól geniuszowi się odezwać, chociaż przez chwilę.